Cześć, tu Michał Kędzierski, witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. W mojej pracy, która polega na tym, że ja przyjeżdżam na parę dni do rodziców, którzy mają jakieś problemy wychowawcze i krok po kroku, prowadząc ich za rękę, pomagam im te problemy rozwiązywać, bardzo często spotykam się z czymś takim, że rodzice praktycznie przestali wychodzić z domu, nie pójdą, dajmy na to, do restauracji, mimo że mają na to naprawdę wielką ochotę, dlatego, że boją się, że właśnie nie zapanują tam nad swoim dzieckiem, że ono zacznie zachowywać się w sposób, mówiąc ogólnie, niegrzeczny. Oni nie będą wiedzieli, co zrobić i najedzą się wstydu, no bo przecież w restauracji czy w tego typu miejscach są też inni ludzie. I właśnie dlatego dzisiaj, w tym odcinku, powiem Ci, co możesz zrobić, jak możesz właśnie zmienić swoje zachowanie, tak żeby Twoje dziecko nie robiło Cię tego typu problemów, żeby wyjście wspólne ze swoim partnerem czy też partnerką do restauracji od tej pory było czystą przyjemnością, a nie katorgą czy jakimś takim życiem strachu, że znowu coś złego się wydarzy. To, co musisz wiedzieć na samym początku, w pierwszej kolejności, że bardzo często właśnie takie zachowanie dziecka w restauracji, które, mówiąc krótko, wymyka się spod kontroli, tak? Czyli że to dziecko zacznie tam biegać po tej restauracji, zaczepiać innych gości, tam zaglądać jakiejś obcej pani do torebki, bądź robić różne jakieś takie inne rzeczy, których, krótko mówiąc, nie powinno robić, wynika to w dużej mierze z nudy. Weź pod uwagę to, że dzieci nie mają takich możliwości skupienia uwagi jak osoby dorosłe. Jeśli dziecku uda się skupić kilkuletniemu uwagę na 15 minut, to jest tak naprawdę niezły wynik. No i zauważ, jeżeli idziesz do restauracji, to zanim usiądziesz przy stoliku, zanim wybierzesz, co chcesz zjeść, zanim twój posiłek zostanie przygotowany i zanim go zjesz, minie, myślę, tak z minimum godzina. Dziecko nie jest w stanie, dla dziecka restauracja to jest nudne miejsce, no tam nie ma jakichś swoich zabawek, nie ma jakichś swoich zajęć i to jest całkowicie normalne i naturalne, że będzie poszukiwało dla siebie jakiejś stymulacji. To, że w momencie, gdy będzie to robić, to ty tak naprawdę będziesz wściekać się, że zachowuje się w sposób nieprawidłowy, niegrzeczny, to jest, no właśnie, to już jest twoja interpretacja. Dziecko po prostu szuka jakiegoś zajęcia. I dlatego jednym z najprostszych i tak naprawdę najlepszych rozwiązań jest zabieranie do restauracji razem ze sobą siatki jakichś zabawek. Wybierz kilka ulubionych zabawek swojego dziecka i po prostu zabierz je do tej restauracji, tak żeby mogło, dajmy na to, układać puzzle na stole, zanim zostanie przyniesiony wasz posiłek. Żeby mogło gdzieś tam pojeździć sobie jakimś samochodzikiem po stole, najlepiej razem z tobą. Po prostu weź pod uwagę to, że twoją odpowiedzialnością, twoim zadaniem w takiej sytuacji jest zapewnienie dziecku jakiegoś ciekawego zajęcia. Nie masz prawa oczekiwać od niego, że ono po prostu usiądzie wyprostowane, wda się z tobą w jakąś mądrą dyskusję i nawet nie będzie patrzeć się na boki. Nie, to tak nie wygląda. Dziecko jednak zawsze będzie dzieckiem i to jest normalne, że dzieci chcą wejść gdzieś tam do każdej dziury i że roznosi je energia. Więc pamiętaj, punkt pierwszy, zabieraj ze sobą rozmaite zabawki. Druga kwestia jest taka, że rodzice bardzo często nie radzą sobie z dzieckiem po prostu w domu. Nie są w stanie wprowadzić jakichś tam zasad, dyscypliny. Nie są w stanie po prostu wyegzekwować reguł, które stawiają. I tak naprawdę nie są w stanie zrobić tego w domu, w jakichś takich przyjaznych warunkach w swoim środowisku. Więc tym bardziej nie będą w stanie zrobić tego właśnie w restauracji wśród ludzi. I teraz cała zabawa tutaj polega na tym, żeby po prostu nauczyć się, w jaki sposób można właśnie reguły wprowadzać, w jaki sposób można egzekwować, bo tak naprawdę, zobacz, restauracja to jest mały pikuś, to jest najmniejszy problem. Wyobraź sobie sytuację, że wsiądziesz ze swoim dzieckiem do samolotu, który leci gdzieś tam daleko do Australii, i tam ono wywoła jakąś karczemną awanturę i nie będzie możliwości takiej, żeby wysiąść z tego samolotu. Tam już nie zrobisz nic. Jeżeli przed takim lotem po prostu nie ułożysz się ze swoim dzieckiem, nie staniesz się dla niego autorytetem, nie sprawisz, że po prostu będzie słuchało twoich poleceń i gdzieś tam reagowało na to, co ty mówisz, to w momencie, jak już wsiądziesz do samolotu, no to naprawdę nie jesteś w stanie zrobić nic. Nie ma po prostu szans. I rzeczywiście to będzie bardzo niewygodna sytuacja zarówno dla Ciebie, jak i dla innych pasażerów.
No i nie powinno się do czegoś takiego dopuszczać. No to jest dość jasne, chyba nie muszę tego jakoś dalej tłumaczyć. Tak więc kolejna rzecz, którą musisz się zająć, to jakby odejść od myślenia tylko w kategoriach restauracja czy jakieś tam inne miejsce publiczne i skupić się na tym, żeby po prostu wprowadzić w swoim domu różne jakieś rozmaite zasady. Jeżeli nie wiesz, jak to robić, bądź jeśli próbowałaś i próbowałeś, a do tej pory ci nie wyszło, to chcę w tym miejscu bardzo gorąco zaprosić Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które ja osobiście poprowadzę już w najbliższy czwartek o godzinie 20. Będę na nim mówił właśnie o tym, w jaki sposób wprowadzić w swoim domu rozmaite zasady i reguły i jak je potem egzekwować. Dowiesz się też, co robić w momencie, kiedy dziecko całkowicie ignoruje to, co Ty do niego mówisz. Dowiesz się również, co robić w momencie, kiedy Twoje dziecko nieustannie Ci przerywa, kiedy, dajmy na to, nie jesteś w stanie dokończyć rozmowy telefonicznej, bo Twój maluch po prostu gdzieś tam, kiedy jesteś w połowie, natychmiast się na Ciebie rzuca, wspina, bardzo tak natarczywie domaga się, żeby w tym momencie poświęcić uwagę właśnie jemu i żeby dosłownie rzucić wszystko, co w tym momencie robisz. Nieważne, czy to jest rozmowa telefoniczna, czy gotujesz obiad, masz natychmiast przestać i zająć się dzieckiem. Powiem Ci, jak rozwiązywać tego typu problemy, tego typu sytuacje. I na samym końcu dowiesz się również, w jaki sposób zachęcić dziecko do tego, żeby pomagało Ci w rozmaitych obowiązkach domowych. A musisz wiedzieć, że dzieci już bardzo szybko powinny zacząć pomagać w takich obowiązkach, że to jest bardzo dobry nawyk, bardzo dobry zwyczaj, który powinien być w nich wyrabiany już po prostu od najmłodszych lat. Dowiesz się więc, co robić, żeby dzieci z chęcią, żeby z ochotą zaczęły właśnie wspierać Cię w pracach domowych. Jeśli chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu, do czego bardzo gorąco Cię zachęcam, to zarejestruj się teraz poprzez link, który znajduje się nad albo pod tym materiałem wideo. Wracając do histerii w restauracji. Jeżeli Twoje dziecko zrobi Ci coś takiego, jeśli urządzi Ci scenę histerii, to znaczy zacznie płakać, drzeć się w niebogłosy, tupać nogami, nie wiem, położy się na ziemi i zacznie walić w nią pięściami, no bo to jest właśnie histeria. Nie możesz jej mylić z taką sytuacją, kiedy dziecko płacze, dlaczego? Dlatego, że się, nie wiem, zraniło, wystraszyło, bo właśnie się zgubiło, wydarzyło się coś podobnego, gdzie ono po prostu ma, że tak powiem, sensowny powód. To nie jest histeria. Histeria ma miejsce wtedy, kiedy dziecko po prostu zachowuje się w taki sposób, bo wie, że jest w stanie tak coś ugrać, że Ty po prostu wtedy zareagujesz na to jego zachowanie, no właśnie dlatego, że zrobisz w cudzysłowie wszystko, żeby przerwać właśnie te krzyki, bo nie jesteś w stanie tego znieść. Jeśli dziecko zrobi Ci coś takiego, to absolutnie najlepszym rozwiązaniem jest wzięcie małego czy małej za rękę i wyprowadzenie z tej restauracji, tak żeby się po prostu wykrzyczało przed nią. Jeżeli znajdziesz jakieś jeszcze bardziej takie ustronne miejsce, gdzieś bardzo blisko, dajmy na to jakiś parking, no to idź tam wtedy z tym dzieckiem i po prostu stój koło niego i niech ono się wypłacze, wykrzyczy, niech po prostu zostaw je z taką informacją, że porozmawiacie dopiero w momencie, kiedy się uspokoi, że Ty po prostu nie będziesz rozmawiać z małym histerykiem, no bo ludzie nie komunikują się w taki sposób. Ta metoda oczywiście wymaga tego, żeby zacisnąć zęby, wymaga pewnej takiej odporności psychicznej i wytrzymałości, ale jest naprawdę ekstremalnie skuteczna. Tak jak mówię, moja praca polega na tym, że właśnie jeżdżę gdzieś tam po całej Polsce, czy nawet czasem za granicę, do ludzi, którzy mają rozmaite problemy wychowawcze. No i to jest akurat taka technika, którą stosuję bardzo często i która przynosi rewelacyjne wprost rezultaty. Dlatego bardzo gorąco Ci polecam właśnie, żeby coś takiego zrobić. Teoretycznie oczywiście, gdyby zignorować to zachowanie, tą histerię już w samej restauracji, no to również by zadziałało, natomiast nie radzę Ci, żeby tak robić ze względu po prostu na komfort psychiczny innych ludzi, którzy przyszli do tej restauracji, żeby porozmawiać, wypocząć, żeby mieć po prostu dobry czas, no a takie krzyki Twojego dziecka jednak mogłyby to gdzieś tam zakłócić. Tak, całkowicie inną sytuacją jest, kiedy, dajmy na to, Twoje dziecko zacznie historyzować w parku i można gdzieś tam iść na jakiś suchy konar gdzieś obok, powiedzmy, oddalić się od tych ludzi, no ale całkowicie czym innym jest jednak restauracja, tak więc z dzieckiem trzeba po prostu wtedy wyjść. Tak, możesz, jeśli chcesz, no to możecie usiąść razem w samochodzie i niech tam się wykrzyczy. Nieważne, po prostu odciągnij je od tych wszystkich ludzi
i tak naprawdę nie poświęcaj mu w ogóle uwagi, nie zwracaj na nie uwagi w momencie, kiedy krzyczy, histeryzuje. Wykaż się cierpliwością i porozmawiacie dopiero jak skończy i dopiero wtedy możecie ewentualnie do tej restauracji wrócić. To jest naprawdę bardzo, bardzo prosty plan i bardzo skuteczny. Kolejna kwestia, jakby jeśli twoje dziecko, dajmy na to, zacznie biegać po tej restauracji i właśnie zaglądać gdzieś tam do portfeli czy torebek obcym ludziom, gdzieś tam siadać na kolana komuś, kogo całkowicie nie zna, no to oczywiście musisz to przerwać, nie możesz pozwolić na tego typu sytuacje. No i tutaj bardzo ważne jest to, żeby na spokojnie, po prostu jeśli twoje dziecko spróbuje czegoś takiego, żeby nie podbiegać do niego, nie zrobić dużo huku, nie okrzyczeć i tak naprawdę zostawić bez informacji, co właściwie zrobiło źle i dlaczego tak nie wolno się zachowywać, no wtedy musisz to przerwać i na spokojnie dziecku wytłumaczyć krótko, jedno, dwa, maksymalnie trzy zdania, dlaczego nie wolno się tak zachowywać, dlaczego to jest po prostu uciążliwe dla innych osób i no nie wolno, tak? Musi dziecko dostać bardzo konkretną, bardzo jasną informację na ten temat i pilnuj się też, żeby nie przesadzić w całkowicie drugą stronę. Co mam na myśli? Ja obserwuję często, że rodzice jakby właśnie oczekują od dziecka, że ono będzie, no może teraz trochę przesadzę, ale nieruchomo siedzieć na tym krześle i czekać na posiłek po prostu z serwetką na kolanach. To nigdy nie będzie tak wyglądało. Jeśli twoje dziecko na przykład, nie wiem, uklęknie sobie na kolanach i zacznie jeździć swoim samochodzikiem po krześle, no to niech to robi, bez przesady, to nikomu nie przeszkadza, to jednak to jest dziecko i to jest normalne, że dzieci zachowują się w ten sposób. Ono się po prostu bawi. Ono się po prostu bawi i wtedy też nie możesz się jakby pieklić, denerwować. Po prostu ciesz się, że się bawi, nawet przyłącz się z nim do tej zabawy, to będzie najlepsze rozwiązanie. I wszystko jest ok. Dziecko naprawdę, żeby tutaj twoja jakaś interwencja była konieczna, musi po prostu przekroczyć pewne granice. Naprawdę gdzieś tam zaglądanie komuś do torebki jest całkowicie czym innym niż właśnie zabawa na stoliku czy na krześle. Więc weź to proszę pod uwagę i nie przesadzaj. Kolejna sprawa. Ja dość często obserwuję, jak rodzicom dosłownie puszczają nerwy. Tak? Są w tej restauracji, to ich dziecko zacznie się zachowywać w jakiś taki rzeczywiście niegrzeczny, nieakceptowalny społecznie sposób. Im puszczają nerwy i są w stanie wtedy powiedzieć dziecku coś takiego na przykład, że ty jesteś taki niegrzeczny, my nie możemy z tobą wytrzymać, zaraz cię tutaj zostawimy w tej restauracji i pójdziemy sobie do domu. No jeśli rodzic coś takiego robi, no to jest oczywiste, że nie spełni tej swojej groźby, że dziecko po prostu nic sobie z tego nie robi i tak naprawdę te konsekwencje, które zostaną mu przedstawione, no bardzo głupie i bezsensowne, no ale jednak nie zostają jakby no wyciągnięte. No i w tym momencie dziecko widzi, że tak naprawdę może grać rodzicom na nosie, że oni coś tam sobie gadają, czegoś chcą, czegoś oczekują, a i tak nic z tym nie zrobią. Więc nie opowiadaj takich głupot, nie przyklejaj przy okazji dziecku jakiejś takiej etykietki, że jest właśnie nieznośne czy niegrzeczne, no bo zacznie działać tak zwana samospełniająca się przepowiednia i rzeczywiście dziecko zacznie ci się zachowywać w taki sposób, w pewnym sensie zacznie, no właśnie, zachowywać się w taki sposób, jak ty je etykietujesz i zrozumie to, że to jest taki sposób, w jaki ono się ma zachowywać, jakiego ty oczekujesz, więc nie rób tego pod żadnym pozorem. Pamiętaj, że bardzo ważne jest, kto w takiej sytuacji, krótko mówiąc, sprawuje kontrolę, czyli jeżeli ma miejsce coś takiego, że ty albo właśnie bardzo się zdenerwujesz, zaczerwienisz się, zaczynasz krzyczeć, trzęsą ci się ręce, to wtedy dziecko widzi, że ma kontrolę nad tym, nad tobą, tak? Że tobie puściły nerwy, więc to jego jest, krótko mówiąc, na górze i że to ono dyktuje warunki. Nie możesz do czegoś takiego dopuścić, co by się nie działo, musisz zachować po prostu zimną krew, to jest bardzo ważne. Kolejna kwestia, jakby z której dziecko wnioskuje, że to ono dowodzi, do czego nie może dojść w żadnej sytuacji, no to jest to, że ty na przykład 50 razy powtarzasz to samo polecenie, tą samą prośbę, dziecko to ignoruje, nic sobie z tego nie robi i no właśnie, znowu widzi, że to ono rządzi, że to ono decyduje, że to do niego po prostu należy ostatnie zdanie, więc nie rób tak, nie powtarzaj w kółko tego samego. Wyciągnij konsekwencje. Czy one będą lepsze czy gorsze, to ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie. Możesz w takiej sytuacji, jak już naprawdę czujesz, że dziecko cię całkowicie ignoruje, nic z tego nie będzie, po prostu wrócić z nim do domu, wziąć to jedzenie na wynos i wrócić.
Tak, jeśli jesteście we dwójkę razem z partnerem czy partnerką, no i dzieckiem, no to wtedy jest łatwiej, bo no właśnie jedno z was może z tym dzieckiem wyjść. Po prostu jakby chodzi o to, żeby wyrwać się z tego kontekstu, gdzie to dziecko przejęło dowodzenie, żeby tego typu sytuacja, tego typu sprawa trwała jak najkrócej, żeby ono się nie przyzwyczajało w pewnym sensie do tego, że może tobą tak kierować, no bo to jest bardzo złe. I kolejna rzecz, ty tak naprawdę musisz też, no właśnie, jeśli problemem jest, tak jak powiedziałem na początku, nuda w tej restauracji, że to dziecko nie potrafi się sobą zająć, a tak jest w większości przypadków, to również wynika z domu, z tego, czego dziecko zostało nauczone. No bo jeżeli ty, dajmy na to, używasz telewizora jako niańki, co jest bardzo złym zachowaniem, to jest bardzo zły pomysł z twojej strony, no to nie dziw się, że później dziecko nie ma tego telewizora w restauracji, no i nie potrafi się sobą zająć. Tak naprawdę ja nie namawiam cię tutaj do tego, żeby 24 godziny na dobę spędzać po prostu z dzieckiem, żeby bez przerwy się z nim bawić, no bo oczywiście tak się nie da, tak? No każdy rodzic też potrzebuje tej chwili wytchnienia, chwili, żeby poczytać jakąś książkę, a dziecko musi właśnie uczyć się zajmowania się sobą. Musi uczyć się tego, żeby bawić się samodzielnie. To jest umiejętność jak każda inna. To nie jest coś, co jest wrodzone. Dziecko musi się tego nauczyć. I teraz miej świadomość, że w momencie, jak ty mu puszczasz telewizor, czy dajesz jakiegoś tableta, czy smartfona do ręki, żeby ono tam sobie podłubało, no to tak naprawdę nie dajesz mu w tym momencie możliwości, żeby właśnie nauczyło się samodzielnej zabawy. Czyli robisz zarówno jemu, jak i sobie krzywdę, no bo później jak się zmieni kontekst i rzeczywiście to dziecko powinno się w jakimś tam momencie zająć sobą, a ty chcesz mieć też chwilę wytchnienia dla siebie, no to ono tego nie zrobi, no bo nigdy nie było tego nauczone. Tak więc ty baw się z dzieckiem, podrzucaj mu pomysły, w jaki sposób może bawić się samo, nie przerywaj mu, kiedy się bawi. Tak, jeśli zajmie się czymś dłużej, skupi na jakiejś zabawie uwagę przez czas dłuższy niż zazwyczaj, to zauważ, to pochwal. Rozumiesz, co mam na myśli. Po prostu już w domu musisz jakby tworzyć takie warunki, żeby to dziecko również zajmowało się sobą, bo nie możesz nagle, jeśli w domu nigdy tego nie przećwiczycie, to nie możesz nagle w restauracji oczekiwać, że twoje dziecko już to będzie wiedziało, potrafiło i to po prostu wdroży, że zajmie się sobą. To wszystko wynosi się gdzieś tam z domu i weź to pod uwagę, że do tego również się po prostu trzeba przygotować. Przypominam raz jeszcze, koniecznie zapisz się na webinar, który będzie w czwartek o godzinie 20. Zrobisz to poprzez link, który znajduje się nad albo pod tym materiałem wideo. To szkolenie będzie na żywo, co oznacza tyle, że każdy, kto na nie przyjdzie, będzie mieć możliwość zadania mi jakiegokolwiek pytania związanego właśnie z wychowaniem dziecka. Ja bardzo chętnie tam na nie odpowiem. To będzie tak, że ty to pytanie zadasz poprzez czat, na mnie będziesz widzieć, mnie będziesz słyszeć, więc po prostu to, co tam przeczytam od ciebie, na to ci odpowiem. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam, żeby przyjść na to szkolenie. Mało tego, dodatkowo każda osoba, która się zapisze, będzie co jakiś czas dostawała na swojego maila, będzie na maila dostawała ode mnie właśnie krótkie filmiki z jakimiś poradami dotyczącymi wychowania dziecka, podobnymi do tego. I będą to specjalne, bardzo wartościowe materiały, które nie są publikowane na Facebooku czy też YouTubie, tak więc myślę, że warto. I kolejna kwestia jest taka, że każda z tych osób, które się zapiszą, będzie też dostawała zaproszenia na inne szkolenia przez internet, które poprowadzę kiedyś tam w przyszłości, a które jeszcze nie są, że tak powiem, nie mam ich konkretnie w planach, nie wiem, które szkolenie dokładnie, w jaki dzień, o jakiej godzinie się odbędzie, ale kiedy się zapiszesz, no to wtedy będziesz mieć pewność, że żadne z tych szkoleń ci po prostu nie ucieknie. W momencie, jak już się zapiszesz, to najpóźniej dzień przed tym webinarem dostaniesz ode mnie zaproszenie wraz z linkiem do tego pokoju konferencyjnego i właśnie w taki sposób poprzez ten link zalogujesz się do tego pokoju szkoleniowego. Weź też pod uwagę, że jest bardzo dużo chętnych na te szkolenia, a ilość miejsc jest ograniczona, tak więc im prędzej się zapiszesz, tym tak naprawdę lepiej dla ciebie, większa szansa, że uda ci się do konkretnie tego szkolenia dołączyć. Jeśli podoba ci się to, co mówię, jeśli uważasz, że te treści są wartościowe, to pomóż mi proszę dotrzeć z nimi do większej ilości rodziców. Zrobisz to klikając lajka, klikając łapkę w górę, pisząc jakikolwiek komentarz, udostępniając to na swoim Facebooku. Będę ci niezmiernie wdzięczny za taką właśnie pomoc.
Pamiętaj, że widzimy się na webinarze już w czwartek o godzinie 20:00 i dzięki za wysłuchanie mnie za dzisiaj. Cześć!